Awans do meczu o brązowe medale zawodnicy KPC Górnika Polkowice zapewnili sobie dzięki zwycięstwu w trzeciej rundzie fazy grupowej. Pokonali w niej zdecydowanie przyjezdny impuls. Walczymy o medal w drużynowym Mistrzostwa Polski seniorów w ekstraklasie w podnoszeniu ciężarów. Właśnie w sobotę jedziemy do Opola na mecz, gdzie będziemy walczyć właśnie z Mazowią Ciechanów o brązowy medal, o trzecie miejsce. Myślę, że nam się to uda. Pojedynek z drużyną Ciechanowa nie będzie należał do najłatwiejszych. Tym bardziej, że polkowickich sztangistów w ostatnim czasie trapią kontuzje. Powiem szczerze, to mam trochę takie mieszane uczucia, bo niektórzy zawodników tam trapią kontuzje. No to są takie drobne sprawy. No wiadomo, no adrenalina swoje zrobi w czasie zawodów i myślę, że poradzimy sobie jakoś. Kogo najbardziej pan liczy? Powiem szczerze, że zespół mamy bardzo wyrównany. Wiadomo, to są zawodnicy są w różnych kategoriach wagowych i dlatego to są takie współczynniki singlera wprowadzone i wtedy są wyniki przeliczane przez te punkty razy ciężar, który tam zawodnik uzyska w uboju. No ale jak mówię, no zobaczymy, no tutaj jeden z każdy z tych zawodników może być najlepszy, ale tu nie chodzi, kto ma być lepszy w drużynie, tu cała drużyna walczy i wiadomo, 6 startuje, z tego 5 najlepszych wyników zebrany pod uwagę. Decydujące spotkania w drużynowych mistrzostwach Polski odbędą się w sobotę 19 września w Opolu.